Na pewno nie przez przypadek znajdujesz się właśnie na moim kanale. Jeżeli zainteresują Cię tworzone przeze mnie treści, kliknij proszę subskrybuj, a ja zabiorę Cię dzisiaj w niepowtarzalną podróż po interpretacji utworów. Dzień dobry, wieczór, cześć! Z tej strony Dagny Mikoś. Nadszedł czas, aby przejść do tematu, który najczęściej pojawia się w prywatnych wiadomościach, które do mnie wysyłacie, czyli do tematu dotyczącego interpretacji różnych utworów. Od czego zacząć? Nie podam Wam tu dokładnego przepisu na to, jak stworzyć genialną interpretację. Do niej każdy z Was musi dojść samodzielnie. Wow. I dzisiaj za pomocą trzech podstawowych, obowiązkowych pytań wyznaczymy kierunek ku doskonałej, niesamowitej interpretacji utworu. I dodam tutaj, że niezależnie od tego, czy rozpoczynasz pracę nad prozą, wierszem, piosenką, czy nad Twoim własnym przemówieniem, warto sobie te pytania zadać. Zacznijmy zatem od pierwszego. Kim jest postać, która mówi? Oczywiście możesz być nią Ty. Ale może być nią narrator, podmiot liryczny, bohater literacki, mówiący w danym utworze. Ważne, żeby to konkretnie określić. To samo pytanie warto sobie zadać odnośnie Twoich odbiorców, czyli do kogo mówisz, do kogo skierowany jest ten tekst, kogo wyobrażasz sobie stojącego przed Tobą, do kogo śpiewasz, czy to jest osoba, którą kochasz, a może której nie cierpisz, albo się jej boisz. I już mamy kroczek do przodu. Wiesz, kim jesteś i do kogo mówisz. A kolejnym pytaniem, które warto sobie zadać, jest to, o czym mówisz. Czyli precyzujesz dokładnie temat. Zastanów się, czy ten sam tekst możesz opowiedzieć własnymi słowami. Czy dokładnie rozumiesz każde słowo. Czy potrafisz w jednym zdaniu, jednym zdaniu, określić treść tego, o czym mówisz. Jeśli tak, to idziemy dalej. I to jest najważniejsze pytanie w tym odcinku. Dlaczego? Po co? Dlaczego mówię ten tekst? Dlaczego śpiewam tę piosenkę? Czy ten tekst jest ważny? Dlatego po niego sięgasz? Co on zmieni w tobie, w odbiorcy? O co walczysz? Jak silna jest w Tobie ta motywacja, żeby to wyrazić? Do tych trzech zagadnień możemy zadawać sobie również pytania pomocnicze. O nich nie będę dzisiaj mówić. Jeżeli natomiast pragniesz ze mną popracować osobiście, dowiedzieć się, gdzie szukać wartościowych tekstów, jakie pasowałyby do Ciebie, umów się ze mną na indywidualną konsultację. Wszelkie informacje znajdziesz w moim sklepie internetowym, a ja udzielę Ci wszelkich wskazówek. Możemy również popracować nad Twoim wystąpieniem publicznym. Ja nie widzę żadnego problemu oraz żadnej różnicy. Ale przygotuj się, że pytania, które dzisiaj Ci zadałam, na pewno pojawią się podczas naszego spotkania. Mówiłam, że będzie szybko i treściwie? Zapraszam Cię do śledzenia mojej osoby w internetach. Znajdziesz mnie zarówno na YouTubie, Instagramie, Facebooku, TikToku, gdzie chcesz, co chcesz. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!